Cześć wszystkim w bardzo, ale to bardzo nietypowym odcinku. Mianowicie w epickim teście opon. Nie wiem, czy niektórzy z Was zwrócili uwagę na fakt, że te 20 cm gumy, które styka Wasze auto z asfaltem, czasami decyduje o Waszym być albo nie być. I wyobraźcie sobie, ile osób lekceważy dobór opony, jakość opony, ile mitów narosło w sieci o oponach bieżnikowanych, używanych, nalewanych. I z tego też względu w dzisiejszym teście postaramy się przetestować różne typy opon w różnych warunkach. W różnych warunkach. Tak więc jak sami widzicie, będzie atrakcyjnie, ciekawie, efektownie, ale i merytorycznie, dlatego że przygotowaliśmy z Sebastianem masę testów przyspieszania, hamowania, przyczepności, na jazdy suchym, w łuku, na mokrym i na wilgotnym niech będzie. Tak więc, żeby sprecyzować, taki odcinek nie miałby miejsca, gdyby nie wsparcie Allegro. Zobaczcie, ile opon przygotowaliśmy na dzisiejszy test. No, merytorycznie trzeba to ugryźć, powiem Wam. Dlaczego? Po pierwsze, musimy sprawdzić wszystkie wersje, które już powiedzieliśmy, czyli najtańsze opony, nowe, droższe, chińczyki. Bieżnikowane, no, tak. Jakieś tam letnie, zimowe. Warunki, w których trzeba sprawdzić, no to przede wszystkim płyta poślizgowa, no, odda nam warunki zimowe. No, przede wszystkim idzie zima, więc trzeba wiedzieć, czy można, co można i tak dalej. Najpierw zaprezentujmy, bo będziesz dzisiaj główną atrakcją po teście, przejazd naszych kierowców rajdowych, zawodowych kierowców, więc zacznijmy od prezentacji naszego kierowcy driftowego. A następnym kierowcą będzie nasz kierowca rajdowy. Słuchajcie, nie ma co tutaj długo wijać w bawełnę, po prostu zacznijmy mierzyć nasze opony i spotykamy się po teście na Octavii Superbie i na Omisi hamowania z 80 do 0 na nawierzchni suchej. I trzeba też pamiętać, że mam automat. No już, teraz się nie poprawiaj, tak? Dobra, słuchajcie, lecimy. Opony Bridgestone, nowiutkie. Muszę najechać 80, lekko schamować. To aż się złapie. 80. Przestrzeliłem, bo było 85. Przyznam się do kamery. Może będzie lepiej. Ale masę mamy większą, więc... A myślisz, że to będzie wpływać jakoś na wynik? Masa? Tak. Chyba przy tych rozmiarach, gabarytach nie, nie. Mam nadzieję. Bo to wiesz, 100 kilo. I 118. I Superb jakieś 1300? No, 400. 500. Dobra, słuchajcie, teraz płyta poślizgowa. Jestem mokro. Ciekaw, jak my polecimy, bo ona jest dość... Powiem Wam tak, jak rano sprawdzaliśmy, to Octavia przy 80 przebiła całą płytę. Zatrzymała się za płytą na nowych oponach. Nowe, po 1000 km mają te opony tu i tam. Więc zobaczymy, jak będzie wynik na zdartych zelówkach i tak dalej. Jedziesz. Ja się chyba złapię. Dobra, jest 60. 60, zielona chorągiewka. I... A, moja noga. Ale nas spryskało. To było na pewno... Już wiem, co czuje Sasha Gray. To było na pewno 60. Powiem Wam... Nie chciał. Przy 60, nie? Cja. Ciekaw jestem tych zimówek. Ja nie wiem, ile to jest metrów. Zobaczymy w podsumowaniu.
No dobra, wyniki pierwszej rundy, panie Sebastianie, hamowanie na suchym z 80 do 0 i uwierzcie mi, że jak wyniki się nie zgadzały, powtarzaliśmy to w kółko. Tak jak więc możemy... Coś wyjechało 7 metrów za daleko albo za blisko. Tak, powiem wam tak, możemy przyjąć granicę tolerancji, ja myślę, nie dalej niż na poziomie 20-30 cm, bo no, powtarzane do skutku, tak więc zacznijmy od Oktawi, która seryjnie ma nowe opony Bridgestone'a. Droga hamowania. Dwadzieścia metrów, 20,65 centymetrów. Oktawia na nowych zimówkach. Jaka to jest firma? Winterstar. No tutaj lekka niespodzianka, można powiedzieć, 20,73. Czyli 10 cm różnicy. Słuchajcie, najciekawsze, czyli to, co nas interesuje, nowe nalewki. To jest wieczny spór. No, 24 metry i 7 cm, ludzie. 4 metry dalej. 4 metry, długość auta. Przejście dla pieszych, można dokładnie powiedzieć. Dalej mamy bardzo mocno zużytą zimową oponę Michelina, ale jeszcze do granicy bieżnika i również na suchym niespodzianka, bo... Potem mamy wielosezon, to co was interesuje, jak się sprawuje wielosezon, czy wielosezon jest naprawdę tak fajną i dobrą oponą. Mamy tutaj wynik... O! O! 25,68, czyli gorzej niż... Czyli ani wielo, ani sezon, przynajmniej w moim mniemaniu. I do wszystkiego, do niczego, tak? Słuchajcie, jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, to co rozmawiamy. Kupujemy nową, tanią oponę i wchodzi do gry Chińczyk. Dwadzieścia dziewięć metrów i 5 centymetrów. To jest 9 metrów różnicy na suchym asfalcie. 29 metrów. Następnie do gry dla porównania wjeżdża Superb. Cięższe auto. Cięższe auto i tutaj mamy sportowe opony, nowiutkie opony, mamy Bridgestone'a Potenze. I o dziwo, droga hamowania mojego klocka to jest... 20 metrów, równo. I teraz zmieniam na moje zużyte do granic możliwości, ale jeszcze mają troszeczkę mięska zimóweczki, które są... tutaj mamy klebery z tyłu Micheliny. No i droga hamowania... 20,68. No i tak, wow. Sebuś wjeżdża na bombie i ma na sobie Nexeny i automat. Ale już nieco zużyte, to trzeba zaznaczyć, bo one już są do wymiany, te opony, tak naprawdę, bo są po dwóch sezonach, a Omega jest ciężka, wiecie jak to wszystko działa. Wszystko to całe moje usprawiedliwienie. Dobrze, no możemy, Sebastianie, podsumować, czyli że... teraz ktoś może powiedzieć? Nie, mamy różnicę, zobacz, weźmy sobie nową letnią, nową zimową i to nawet nie są złe opony. Mamy różnicę w porównaniu do Chińczyka 9 metrów, to jest niedopuszczalne dla mnie. Również bardzo duży problem pojawia się przy wielosezonie. To jest to, co wszyscy się pytacie, to jest prawie 6 metrów. Warto... powiedzieć o nalewkach. No tutaj dalej mamy 4 metry, mamy nowe nalewki i w porównaniu nowki. Używkę zimę mamy, która ma 23 metry. Tu macie całą tabelę, a teraz należy przejść do tego, co was najbardziej interesuje, czyli idzie zima, płyta poślizgowa oddaje warunki zimowe bez śliska. To nie tyle, no co trzeba, też pamiętać, że właśnie na suchym się wszystko tak naprawdę klei. Wszystko się trzyma tak naprawdę. Ale sama, 9 metrów. Tak, ale to jest 9 metrów, a teraz sobie porównajmy, ile jest na mokrym różnicy, bo to wcale nie jest tak oczywiste, że jak na suchym było 9 metrów, to
I teraz hamowanie z 60 km na godzinę, nie z 80, na śliskiej nawierzchni i skład mieszanki, twardość gumy ma też duże znaczenie. Przedstawia się następująco. Na Bridgestone, który jest letni, zwykły letni Bridgestone 3182. Potem mamy nowe zimówki. Czyli tańsze to są te zimówki od tego Bridgestone'a, no ale to ewidentnie widzimy, że ślisko, inaczej się guma klei, tak? I tutaj o dziwo zaczynają już się schody na dzień dobry. Mamy nową nalewkę. Nowa super nalewka, 36 metrów, na mokrym z 60 km na godzinę. Michelin zima używka, mocna używka, ja dodam, już taki ja bym nie założył. I teraz to, co Was interesuje najbardziej. Wielosezon. Czyli wielosezon. Opona, która ma być dobra na lato i opona, która ma być dobra na zimę. Czyli no do wszystkiego, do niczego. $37,72. Ale to nie koniec. Jest jeszcze? Jest jeszcze nasz ulubiony Chińczyk, który 9 metrów był gorszy na suchym, ale uwaga, na mokrym, na śliskim. $38,66, więc i tak jest lepszy niż wielosezon. I teraz wjeżdżamy Superbem na sportowych oponach letnich. Z 60 km na godzinę, pomiar robiony 3 razy, operator potwierdza. Nie wiem, czy Bridgestone będzie zadowolony z tego wyniku. No będzie, dlatego że no, klei na asfalcie jak głupi przy hamowaniu, na suchym i tak dalej. Deszcz też dobrze odprowadza, tylko to już jest zima, powiedzmy. Więc. $44,09. Tak jak smutna muzyka powinna polecić. Natomiast założyłem moje zimówki, śmietniki. Śmietniki, zimówki zahamowały pod moją nogą 35,25. Dwa razy również mierzone, bo nikt nie chciał uwierzyć, że tak mogą stare zimówy zahamować. Następnie przeszliśmy do ważnego testu przyczepności. Odłożę sobie nasz kajecik. A mógłbym jeszcze Ci się wtrącić? A, musimy podsumować bo temat. Chciałbym powiedzieć zimy. Pewną rzecz, właśnie w sumie tym kajecikiem bym się trochę wspomógł nawet, bo często ludzie sobie zadają pytanie, czy brać nalewkę super, super fajnym bieżnikiem, no. Czy starą oponę jakiejś takiej znanej firmy, na przykład Michelin, czy też Continental, czy... Mogę powiedzieć? No jasne. Więc ludzie się zastanawiają, tak? Czy na przykład brać jakiegoś tam 6 czy 7-latka Michelin, czy nalewkę nową. I teraz tu z tych wyników nam wychodzi, że... Że używka dobrej firmy, która ma grube jeszcze mięso odpowiednie, tak? Powiedzmy jakieś 6-7 mm, będzie hamować 100 razy lepiej niż wielosezon, niż opona nalewana. Ale zobacz, tutaj właśnie widać, że nowa nalewka i stara zima Michelin mają no, podobne czasy, 36 metrów na mokrym i tutaj na suchym też, 24 i 23,87, czyli bardzo zbliżone. Ale czyli... stara, przeterminowana, zjechana tak, do zera. Pamiętajcie, że właśnie musicie patrzeć na te indeksy, żeby opona trzymała się na mokrym, bo na suchym wszystko się będzie trzymać, no poza Chińczykiem, który robi 29 metrów, ale musicie pamiętać, że to właśnie hamowanie na mokrym jest najważniejsze. Ale jeszcze mamy przyczepność w zakrętach. I teraz bez już kajecika, z Sebastianem sobie jeździliśmy. Teraz tak, wpuszczamy tutaj Oktawię, macie porównania wszystkich tutaj przyczepności, dlatego że jazda w okręgu, w łuku, do momentu, w którym nam się kontrola trakcji nie włączy, dopóki auto nie zacznie płużyć kołami, prużyć, czy jak to woli, i wyjeżdżać dziobem, to widzicie tutaj na kilku ekranach, jak Oktawia sobie radziła.
Tu już widzicie, jak my sobie z Superbem żeśmy radzili. To co, jazda po okręgu, Sebuś? Przy ilu ci zacznie płużyć? Jak myślisz? Nie wiem. Nie wiem, czekam na start. Nie wiem. Nie wiem. Ja to się chyba aż poprawię trochę, bo tak trochę po sebiksowaniu siedzę. Natomiast... Wow! 40, 40 i już. Jeszcze. A, czekaj, jeszcze nie. O, jest, o, jest. Na kontroli trakcji, bo bez to już byśmy w ogóle tańczyli. Już byśmy byli tam w tych oponach. Słuchajcie, no co by nie było, to widzicie na liczniku 42 i koniec, nie? Nie, no 39, nam 38, no i to jest jadąc po wewnętrznej, a teraz spróbujemy zmienić tor na zewnętrzną, zobaczymy, czy dam radę szybciej. Przyspieszyłem. 40, tak samo jest bardzo. Nie, jest 40, a tam nie miałbym mieć 40, ale wyjeżdżam za linię. Ale różnica w sumie 2-3 km, co? Ale powiem wam, no nie da się auta utrzymać. Masa, o Jezu. Masa, rzeźba, siła, moc. Wyłączymy ESP. Tyrym, tym, tym. Widełko, fa! Tyrym, tym, tym. Tyrym, tym, 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 tym. Tam, tam, tam. Aż bym sobie tutaj Omegą chyba wjechał zaraz. Tak, 35, lekko przyspieszam. 40. 42. Tył. Kurde, no masakra. Tył. Szut jeszcze, powiem ci, że... Szut, ale zobacz, tył się odkleja, nie odklejał. Nie, jechaliśmy na nowych oponach letnich i nie odklejał. Nie wiem, jak to z autem napędem na tył by było, ale z napędem na przód jeszcze tam jakby ciągnął, tak? I do tego wszystkiego należy dodać naszego driftera, który se podriftował Omegą. Show, czyli wpuszczamy dwóch wariatów na tor i zobaczcie, jaka jest różnica w przyczepnościach między oponami do driftu, między oponami, które są do samochodów rajdowych, które potrafią kosztować nawet po 400 euro za jedną sztukę. Co, drogi Sebastianie, należałoby podsumować to jakoś mądrze, nie? Czas na podsumowanie. Tak, wybór opony to jest bardzo ważna rzecz. Należałoby zwrócić uwagę na wszelkie jej rodzaju aspekty. Po pierwsze cenowe, po drugie walory
przyczepnościowe, tak? Czyli musimy dobrać oponę do możliwości cenowych, ale nie możemy iść pod progowo. Dlaczego? Nie można wybierać najtańszych opon, ani też takich, które się po prostu na mokrym nie trzymają, tak? Musicie pamiętać, że zima się zbliża, także ta nawierzchnia też nie będzie już sucha praktycznie, no w ogóle. Pytacie tak? się, kiedy założyć te opony zimowe? No jak temperatura spada do 10 stopni, ta mieszanka lepiej klei. Nie oszczędzajmy. Zobaczcie sami na temat Chińczyków, nalewek czy mega zużytych opon. I teraz, jakby to mądrze podsumować. Wyobraźcie sobie, że czasami te 9 metrów to może być wasze życie, osoby, w którą uderzycie, dziecka, które przebiega przez drogę, ciemno jest. Pamiętajcie, że jeżeli wy będziecie pieszymi i ktoś sobie kupi tańsze opony i w was wjedzie, no to to jest wasz problem, ale pamiętajcie, że jeżeli wy będziecie jechać i wy uderzycie w kogoś na przejściu dla pieszych czy gdziekolwiek indziej, to też będzie wasz problem. 9 metrów. To jest naprawdę porażające dla mnie, tym bardziej, że mówimy tu o suchym asfalcie. Co będzie w momencie, kiedy ta prędkość będzie wynosić 100? Nawierzchnia będzie oblodzona. Wielosezon? Proszę bardzo. Błoto, śnieg, super. Nalewka? Prosimy bardzo. Słuchajcie, nie przedłużając, jeżeli wam się podobało, oceńcie to sami, macie lepsze pomysły, proszę bardzo. Wraz z Allegro przygotowaliśmy dla was konkurs. W opisie filmu możecie sobie sprawdzić, ile kosztują opony do waszych furaków. Naprawdę zobaczcie te markowe opony, nie te chińskie, nie te nalewane, nie te mega używane, bo nie wiemy, z jakiego one są źródła. Już nie chcę mówić, ile lat musi mieć opona, żeby była sprawna i tak dalej, bo może po 5 latach eksploatacji złej być poparciała lub popękane, mogą być druty w środku. Dokładnie, jak leżą na słońcu, to też przecież opona robi się krucha. Dokładnie. I tak dalej. I teraz bonus od nas dla was. Znajdźcie w opisie filmu link z napisem Tajna Aukcja. Pierwszych 10 osób, które poda link w komentarzu, wygrywa kartę podarunkową w wysokości od 150 zł do 250 zł. Dzielę to pół na pół, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rozwijacie opis, klikacie sobie link, szukacie. Szukacie, myślę, że to takie wklejacie, uczciwe. Tak. Kopiujecie, wklejacie. My z Sebastianem was już zostawiamy, mamy pomysły na inne wspólne odcinki, wy napiszcie na jakie, wy byście chcieli zobaczyć produkcję. Mam nadzieję, że bardziej merytorycznie się nie dało pokazać tych mitów na temat zimówek, nalewek, wielosezonowych. Macie tabelki, macie wyniki, możecie sami sobie porównać, sami wyciągnąć wnioski, czy rzeczywiście warto jest oszczędzać na tym kawałku gumy, który wasze auto trzyma. Drogi. Wasze auto, wasze życie, 20 cm. Subskrybujcie Sebastiana, miłośników, wbijajcie na jednego facebookowego fanpage'a. Zresztą wszystko macie w opisie. Dokładnie. To co? Cześć! 20 cm gumy, które trzyma wasze trzyma... Nie nagramy tego, misiu, kurwa! Cześć wszystkim w bardzo nietypowym odcinku. Mianowicie... Hejo, hej! Ja tu też jestem. No właśnie. Co za